Czołem widzowie, dziś film z Łomży, pojechałem do tego miasta z kumplami i ogólnie lipa, bo w najpopularniejszym kepsie, czyli w Nastoli, nie było tego lepszego mięsa, bo miało być jutro, a w polecanych zapiekankach było zamknięte. Oczywiście nagrałem kepsa w Nastoli, ale wziąłem kurczaka, bo szkoda było już nie nagrać, będąc na miejscu. Zrobiłem przebitkę na to, jak wygląda bułka kolegi z wołowiną, a ja sam skupiłem się na kurczaku. Cena to 19,50 i porcja, jak za te pieniądze, była dość spora. Czas oczekiwania to około 12 minut, może nawet szybciej, a w lokalu był ruch, co za tym idzie, daje to obraz, że lokal jest lubiany. Ale to i po poleceniach widziałem, bo większość pisała, że w Łomży tylko na stoli. Odebrane, jak za te pieniądze, to jedzenia jest dużo, a ja chciałem jedynie przetestować smak, a nie się zapychać, i resztę wziąłem do domu. Kurczak w porządku, soczysty, nie było suchych elementów, no i był smaczny. Nie było go jakoś nie wiadomo ile, ale w tej pozycji za 19,50 przekąsiłem i byłem zadowolony. Bułka chrupiąca i nie rozwalała się, rzekłbym nawet, że bardzo chrupiąca, warzywa świeże, a sosy dziś na łagodno, bo czosnek, jogurt. Fajny, delikatny posmak, nie był chemiczny, ale nie był też to najlepszy czosnek, jaki jadłem. Podsumowując, kebab poprawny z plusem i szkoda, że nie było tego lepszego mięsa, bo wtedy ten filmik miałby większy sens, ale nie było źle, w sam raz na ocenę 6,5, czyli to już dobra ocena u mnie. Jak ktoś mnie ogląda te moje filmiki, to wie, że 6,5 to już jest solidna ocena, bo to jest na 10 tyle. Kto z Łomży, co polecacie nagrać w waszym mieście? Po tej wizycie czuję pewien niedosyt, bo nagrałem tylko to, a nie miałem chęci w ten czas na kepsa, tylko na zapiekankę. Lokal polecany wywiesił kartkę, że sprzedali wszystko i mają zamknięte, a potem pisali mi na fejsie, na Facebooku, jak wrzuciłem fotkę z Łomży, że zapraszają w poniedziałek, a to była sobota. Ja do Łomży mam kilkadziesiąt kilometrów i jestem tam rzadko, bardzo rzadko. Może niedługo znów się wybiorę, znów się zmobilizujemy i odwiedzimy to miasto, i w ten czas nagram 4-5 knajp, zatem czekam na wasze polecenia w tym temacie. Pozdro.